Proszę Państwa, jesteśmy na głównym placu miasta. Plac w języku galicyjskim, czyli właśnie jeszcze Państwu nie powiedziałam o związkach z Portugalią. Tutaj mamy język galicyjski, który jest ojcem języka portugalskiego. To nie jest mieszanka czegoś tam, tylko to jest ojciec języka portugalskiego. Tak? Więc w tym języku, proszę Państwa, praca dobra, dojro, tak się nazywa plac, oznacza plac warsztatu, dlatego że się uważa, że tutaj właśnie w XII wieku znajdował się warsztat najważniejszego architekta, który będzie budował katedrę, czyli mistrza Mateusza. I przed nami zachodnia fasada katedry, piękna. Natomiast, proszę Państwa, plac jest bardzo ważnym miejscem, to jest główny plac, tak, i na nim się koncentrują przedstawicielstwa najważniejszych instytucji w mieście. Teraz oprócz katedry, jakie to są? Naprzeciwko mamy rektorat uniwersytetu, no dzisiaj jest niedziela, więc zamknięty, tak? Tutaj po lewej stronie katedry, taki długi budynek, to jest dawny pałac królewski i pałac arcybiskupi. W tej chwili w połowie jest muzeum, a w drugiej połowie sobie mieszka arcybiskup dalej. Po prawej stronie, tak jak pokazuję, mamy ratusz miejski. Proszę Państwa, nad ratuszem, uwaga, już mamy pierwszego świętego Jakuba. I teraz zaskoczenie, proszę Państwa, święty Jakub ma trzy różne przedstawienia. Nie jedno, takie jak my znamy, że tylko pielgrzym, tylko trzy. I teraz pierwszy z nich widzą Państwo tutaj, na koniu, ten święty Jakub. Pięknie tutaj widoczny. On się nazywa świętym Jakubem Rycerzem albo świętym Jakubem Pogromcą Maurów. On się wiąże z taką legendą, która mówi, że w wieku IX król Galicji Ramiro I wydaje bitwy Maurom. Nie może ich zwyciężyć, wzywa na pomoc świętego Jakuba. No i święty Jakub się pojawia na białym koniu, pomaga chrześcijanom zwyciężyć. Stąd jest to przedstawienie. I proszę zobaczyć, to bardzo przypomina takiego polskiego króla Sobieskiego. Króla. Sobieski sobie skopiuje ikonografię ze świętego Jakuba. Skąd on wiedział, jak ona była? Między innymi dlatego, że tata Jana III się nazywał Jakub Sobieski. I Jakub Sobieski był jednym z ważniejszych pielgrzymów do Santiago, tutaj zapisany w kronikach, że... Dobra, proszę Państwa, następnie my stoimy przed szpitalem dawnym dla pielgrzymów. Teraz zapraszam, żeby Państwo sobie popatrzyli na tę piękną, wczesną, renesansową fasadę. Teraz zaczniemy od tego, co to w ogóle jest szpital dla pielgrzymów. To nie jest taki zwykły szpital, tak, dla chorych, tylko słowo szpital pochodzi od łacińskiego hospitalitas, czyli gościnność. Teraz tu od XI wieku jest taka Unia Państwo-Kościół, znaczy była, tak? I królowie ułożyli pieniądze na to, żeby budować infrastrukturę drogi do świętego Jakuba. Czyli co się budowało? Drogi, mosty i schroniska, czyli tak zwane szpitale, tak? I teraz budynek, który Państwo widzą, oczywiście nie będzie pierwszym w mieście, bo to jest rok 1500. Natomiast będzie, jak się go zbuduje, największy i najnowocześniejszy. Nad wejściem mamy założycieli takich medalionach, po lewej król Ferdynand, po prawej królowa Izabela. I teraz, co ciekawe, jak pielgrzym tu przychodził, to od razu z fasady mógł się zorientować, jak szpital był zarządzany wewnątrz. Po lewej stronie, po stronie króla mamy Adama, tu na dole, taki golas, a po prawej stronie, po co i królowie, mamy Ewę. Tak? Czyli panowie na lewo, panie na prawo. Również, proszę Państwa, po środku była sala porodowa. Również, w ogóle nawet było okno życia tam było okno życia i normalnie. Ta największa poetka galicyjska XIX wieku, taka odpowie, taki tutaj miejscowy Mickiewicz, to ją właśnie dokładnie oddano tutaj do okna życia. Dobra, oddzielano chorych od zdrowych. Zdrowie dostawali na parterze i chorych przynoszono na pierwsze piętro. Teraz sercem szpitala była kaplica, która przechodziła, znaczy przychodzi tak, przez oba piętra. I teraz wszystkie sale chorych się otwierały na kaplicę. Po co? Dlatego, że w kaplicy był taki specjalny dwupoziomowy ołtarz i jak miała być msza dla chorych, to ksiądz sobie wchodził na ten drugi poziom ołtarza, a chorzy jak byli w złym stanie, to mogli sobie posłuchać przy bezpośrednio z łóżek. Także był luksus generalnie. Dobra, proszę Państwa, ten budynek był szpitalem, już wtedy jakimś takim hospicjum prowadzonym przez siostry zakonne, do roku 1953. Czyli 71 lat temu, jak Państwo tu przyszli, to jeszcze byłby szpital, tak? W 54 zostaje zamieniony na luksusowy hotel, natomiast do tej pory się zachowała tradycja pierwszych 10 pielgrzymów codziennie, którzy dojdą do Santiago, otrzymają dyplom, czyli trzeba przejść co najmniej 100 km, ma prawo tutaj do darmowego obiadu. Tylko trzeba się pośpieszyć do biura pielgrzymów. Też zostaje taki talonik i tutaj w restauracji można dobrze sobie zjeść. Dobrze, proszę Państwa, i najważniejsze,
Na tym placu również kończą się wszystkie drogi do Santiago, to znaczy one nie tyle się kończą na placu, ale kończą się przy grobie świętego Jakuba, który jest wewnątrz katedry. Natomiast tutaj w siłą rzeczy się wszyscy pielgrzymi będą spotykać. I od razu mówię, jakie to są drogi. Tak jak myśmy sobie przyszli, czyli od północy, tylko górą, gdzie sobie droga angielska, czyli droga morzem. Tak? Naprzeciwko wchodzi droga portugalska i Via da Prata, czyli droga z południa Hiszpanii. Tu z południa to państwo tak naprawdę przyjechali stamtąd. Tak? Czyli państwo są pielgrzymi portugalscy, że tak powiem. Dobra. Następnie przez ten łuk, tam potem na pewno będzie grał Dudziarz, wchodzi najdłuższa, najstarsza droga do Santiago, to jest droga francuska. I ona się nazywa francuska, no bo idzie przez cały kontynent i musi przejść przez Francję, tak? Natomiast jakby Państwo chcieli przyjść z Polski, to tędy Państwo przyjdą. I najważniejsza droga, proszę Państwa, która jedyna wychodzi z placu, to jest droga na koniec świata. I ona idzie tam i zaraz się pójdziemy. Zapraszam. Tutaj tą drogą, tak? To jest droga prosto na zachód. Teraz jakby Państwo tu poszli, to idziemy 90 km za nosem, idziemy za zachodzącym słońcem i dochodzą Państwa do miejsca na wybrzeżu atlantyckim Galicji, które do tej pory się nazywa Fisterra, z łaciny Finisterre, czyli koniec ziemi. Tak? I tam, tak, koniec świata. Zaraz właśnie wyjaśniam. I teraz, proszę Państwa, o co chodzi? Mianowicie, starożytni, dla starożytnych to był ostatni koniec świata, ostatni koniec świata. To był koniec świata, tak? I teraz jak oni ustalali, gdzie jest koniec świata? Potem Państwo będą w Portugalii, będzie tak, a nie, bo tu jest najbardziej wysunięte na zachód, a tu jest Cabo da Roca. W ogóle nie chodzi o to, co jest najbardziej wysunięte na zachód. Chodziło o to, gdzie jest najbliżej do krainy zmarłych. I teraz jak to się oni to ustalali? Szukano ostatniego zachodu słońca w końcu roku, wtedy, kiedy dzień jest najkrótszy, a noc najdłuższa, tak? Czyli w końcu grudnia. No i dlatego, że uważano, że jak słońce zachodzi, to wsiada na złotą barkę, przepływa ocean i dopływa do Wysp Szczęśliwych, czyli do raju, czy też na tamten świat, tak? No i stąd właśnie to wyobrażenie. Jakby Państwo sprawdzali po porach roku, gdzie słońce zachodzi najpóźniej, to u nas zachodzi właśnie w okolicach końca grudnia, natomiast w Europie byłyby jeszcze 4 różne końce świata, zależnie od pory roku, tak? 2 w Portugalii, 2 w Norwegii i ten tutaj, ale ten jest bardzo związany jakby z tym przejściem, bo chodziło o to, że jakby tam, gdzie jest przejście na tamten świat, tak? To wtedy jest najdłuższa noc, to znaczy tam można przejść za słońcem, tam do świata zmarłych. Dobra, czyli proszę Państwa, oficjalna droga na tamten świat, trzeba było wiedzieć za życia, gdzie ona jest, żeby Państwa dusza nie błądziła po śmierci, że zapamiętujemy tędy, tak? Odwracamy się tutaj od końca świata i patrzymy na zachodnią fasadę katedry. Teraz ja Państwu mówiłam, że katedrę będzie budował mistrz Mateusz w wieku XII, ale co Państwo widzą? Barok. Dobrze mówię? Proszę Państwa, to jest oszustwo, tak? To jest tylko taka koszulka barokowa. Za niej nam wystaje bardzo wyraźnie romańska anatomia katedry. Jak Państwo wejdą do środka, Państwo zobaczą, że katedra jest całkowicie romańska, tak? I teraz według mistrza Mateusza katedra ma 3 poziomy, proszę zobaczyć. Pierwszy poziom to jest tam, gdzie są schody, pod schodami jest takie wejście, to jest wejście do krypty. To nie jest krypta apostoła Jakuba, tylko po prostu katedra jest na wzgórzu, więc trzeba było zbudować kryptę. Natomiast gdybyśmy sobie weszli do środka, to Państwo zauważyli na suficie krypty 2 anioły, jeden trzyma słońce, a drugi księżyc, dlatego że według świętego Jana na ziemi potrzebujemy 2 świateł, aby nas oświetlały, czyli słońca i księżyca. Krypta przedstawia ziemię. Następnie idziemy dalej, na drugim poziomie, to jest ten, tam jest takie wielkie, takie wielkie wrota są, tak? I teraz za tymi drzwiami znajduje się najważniejszy portyk katedry, czyli portyk chwały, my go zobaczymy częściowo z wnętrza. To co Państwo, dzieło mistrza Mateusza, to co Państwo muszą zapamiętać o nim, on przedstawia drugie przyjście Chrystusa, czyli koniec świata, tak? I poziom trzeci to jest poziom wież, to jest poziom nieba. I tam jest takie wielkie okno i jak wejdziemy sobie do katedry, Państwo zobaczą, na suficie, dokładnie na poziomie tego wielkiego okna znajduje się baranek Boży wrzeźbiony. I teraz dlaczego? Dlatego, że według Apokalipsy świętego Jana, tak, czyli brata naszego świętego Jakuba, w niebiańskie Jeruzalem, a to ma przedstawiać katedrę, nie potrzebujemy już ani słońca, ani księżyca, ponieważ baranek Boży jest naszą lampą, która nas oświetla. Stąd w niebiańskim mieście zawsze jest dzień, a jego bramy są zawsze otwarte. Stąd do XVI wieku z tej strony katedra w ogóle nie będzie miała drzwi. Będzie budynkiem permanentnie otwartym. Chcę wyobrazić budynek, którego nigdy nie można pozamknąć, ani nie ma ni nocy, tak? I teraz kiedyś, jak się wchodziło na plac tego XVI wieku, to od razu widać było przed sobą, bo widać po prostu scenę drugiego przyjścia Chrystusa i za nią ołtarz świętego Jakuba. Tak jak mówię, tutaj by po prostu nic nie było, od razu Państwo widzieli wnętrze kościoła.
teraz jak sobie wyobrazimy, że tam jest ta scena drugiego przejścia, tak, czyli końca świata, zobaczyć koniec świata, nam patrz na koniec świata, tak? I proszę zwrócić uwagę, że droga francuska tak naprawdę to jest to samo, co droga na koniec świata. Tak naprawdę droga do świętego Jakuba jest starsza niż sam święty Jakub, dlatego że święty Jakub będzie chrystianizował ten dawny koniec świata, tak? To starożytni uważali, że tam jest przejście do krainy zmarłych. Od tej pory święty Jakub, on będzie prowadził duszę na tamten świat i przy nim zawsze jego brat, święty Jan, autor Apokalipsy. Tak? Także tutaj zawsze będą motywy apokaliptyczne. Jesteśmy przy północnym wejściu do katedry, to jest to. Teraz ono w tej chwili architektonicznie nie jest jakieś super, tak? Natomiast do końca XVIII wieku byłaby to brama romańska, kiedyś przedstawiała Adama i Ewę, czyli życie człowieka przed przyjściem Chrystusa. I dlaczego była ważna? To była pierwsza brama, jaką widzieli wszyscy pielgrzymi zagraniczni, czyli spoza Półwyspu Iberyjskiego. Przypominam, droga francuska, droga angielska. Tak? I teraz przed bramą pielgrzym, zanim wszedł, musiał się umyć w specjalnej fontannie, która stała tutaj na środku tego placu. I jeszcze co trzeba było zrobić, tak? Bo pielgrzym był oczyszczony na ciele, ale trzeba było się oczyścić na duszy. Gdzie to robią? Widzą Państwo taki jak mały kościół przyklejony do katedry z lewej strony, tak? Tutaj zaraz sobie podejdziemy, to Państwo lepiej zobaczą. Uwaga, do tej pory, powiedziałam kościół, do tej pory oddzielna parafia, mimo że się wchodzi przez katedrę w tym momencie. Parafia Najświętszej Marii Panny. Mury pochodzą z roku 900, no, cały czas stoi. I od roku 900 tam będą urzędowali benedyktyni, którzy będą spowiadali pielgrzymów w obcych językach. Tak? Także była cała obsługa, że tak powiem, pielgrzyma zagranicznego. I jeszcze w dodatku tutaj wyżej, tu gdzieś są teraz te drzewka, tutaj był kiedyś pierwszy szpital dla pielgrzymów. Tak? A cmentarz był tam. Mówię, cmentarz był, jak się schodziło, jak się wychodziło na koniec świata, to po lewej, bo taki ogródek, to tam był cmentarz dla pielgrzymów. Po drodze do końca świata. Tak? Czyli na tamto. To ma sens, tak? Co się stało z tymi zakonnikami, bo ich tam już nie ma. Tam rzeczywiście jest oddzielna parafia, to znaczy mają swojego proboszcza, ale już zakonników nie ma. Oni się przenieśli w XII wieku, jak katedra się będzie rozbudowywać. To oni się zaczną przenosić i się przeniosą, im wyjdzie to, co Państwo widzą za sobą. To wielkie. To jest, proszę Państwa, klasztor świętego Marcina, który się zaczynał, jak wchodziliśmy do miasta. To ci, co wynajęli franciszkanom. Tak? Do XVI wieku to będzie największy klasztor w całej Hiszpanii. W tej chwili drugi co do wielkości po Escorialu. Ogromny, ogromne założenie. Klasztor, uwaga, świętego Marcina. Na górze mamy świętego Marcina, nie mylimy ze świętym Jakubem. Tak, to jest święty Marcin na koniu. Ten normalny od rozdzielania płaszcza, tak? Państwo kojarzą tak, świętego Marcina. Dobra. No. Taki baranek Boży i metalowy krzyż, jedyny metalowy, tak? I tam jest taka misa... W tej przestrzeni między wieżami. Tak. I tam jest taka jakby misa kamienna. I tam palono szaty. To się w ogóle nazywa tradycyjnie krzyż łachmanów. Teraz o co chodzi z tą drogą święta? To jest droga, którą powinni obrać pielgrzymi, kiedy jest rok świętego Jakuba, czyli kiedy święto świętego Jakuba 25 lipca przypadnie na niedzielę. Wtedy ogłasza się rok przebaczenia, się otwierają specjalne drzwi katedry, drzwi święte, to są te z kratą na dole. Przechodząc przez drzwi święte i modląc się przy grobie świętego Jakuba, otrzymujemy odpust zupełny. Natomiast na górze mamy przepiękną wieżę, to jest nie tylko wieża zegarowa katedry, również to jest wieża, która ma specjalną funkcję w roku świętym. Na szczycie ma taką latarnię, jakby takie szybki. I tam, jak jest rok święty, to się pali światło dniem i nocą. W tej chwili to byłoby światło elektryczne, natomiast kiedyś oczywiście lampy się paliło, tak? Po to, żeby prowadzić pielgrzymów do Santiago. Stąd przydomek wieży Latarnia Morska Miasta. To jest bardzo piękna, przepiękna wieża. Proszę Państwa, święty Jakub, który będzie wszędzie we wszystkich kościołach świętego Jakuba. I teraz, co ciekawe, do tej pory pielgrzymi ubierają się tak samo jak święty Jakub. Co się składa na strój pielgrzyma? Kapelusz szerokim rondem, który na skronie od słońca. Balerynka na skronie od deszczu. Kostur pielgrzymi, żeby się podpierać. Tu akurat nie ma, ale może taka gruszka może się zwieszać z tego kostura. I to jest wydrążona tykwa na wodę. Tak? Tutaj na jesieni jest po prostu klęska urodzaju takich, jak się mówi, takich dyń jakby. I one tak nie za bardzo się nadają na jedzenie, ale na butelki się nadają świetnie. Po prostu wywalam środek. Jesteśmy przed południową bramą katedry. To jest ta, którą Państwo widzą.
To jest najstarsza zachowana brama katedry. To jest początek XII wieku. Najstarsza zachowana brama obecnej katedry, bo katedra jest trzecim budynkiem z kolei powstałym nad grobem świętego Jakuba. Tak? Muszę świętego Jakuba. I teraz, proszę Państwa, na bramie, która jest zrobiona z dwóch materiałów, marmur i granit, tak? Marmur jest to biały zawsze, a granit reszta. Na bramie jest przedstawione pierwsze przyjście Chrystusa i szczególnie się podkreśla ludzką naturę Chrystusa. I teraz, zaraz jak Państwo sobie podejdą, to będą Państwo widzieć lepiej, że w tym panonach po lewej są kuszenia Chrystusa, a w prawej będą sceny z męki Pańskiej, ale zaraz sobie podejdziemy, zobaczymy. Natomiast na górze to, co widzimy bardzo dobrze, to jest scena, która się nie zachowała w całości, to było przemienienie na górze Tabor. I tam mamy takiego pięknego świętego Jakuba z marmurów. Popatrzmy na to, co mamy z tyłu. Taki przepiękny plac. Plac Złotników się nazywa. Złotnicy tutaj sobie urzędowali od XIV wieku, więc stąd ta nazwa. Natomiast na placu, proszę Państwa, mamy przedstawioną taką piękną fontannę, a na fontannie mamy przedstawioną całą historię świętego Jakuba w skrócie. Ja wykorzystam, żeby Państwu opowiedzieć historię świętego Jakuba. Więc tak. Państwo pamiętają, że święty Jakub i święty Jan to są bracia, tak? I oni są rybakami i zostają powołani przez Chrystusa, aby od tej pory łowić ludzkie dusze. I teraz, jak jest rozesłanie apostołów, Chrystus mówi, idźcie i nauczajcie wszystkie narody, a w innym miejscu Pismo Święte mówi, wszystkie krańce ziemi ujrzą zbawienie Boga naszego. To Państwo wiedzą, gdzie idzie święty Jakub? Na koniec świata, dokładnie. Przybywa na Półwysep Iberyjski, w ogóle bierze odpowiedzialność za cały Półwysep Iberyjski, za chrystianizację. I teraz, w roku 40, czy tutaj sobie głosi Słowo Boże, natomiast w roku 44 zawołany do Jerozolimy, tak, wezwany do Jerozolimy, bo ma być zebranie apostołów. I teraz w Jerozolimie już są wtedy prześladowania chrześcijan. I święty Jakub w roku 44 zostanie ścięty mieczem przez króla Heroda Agrypę w Jerozolimie. Teraz to ścięcie świętego Jakuba w Jerozolimie to będzie bardzo duży problem dla jego współczesnych. Dlaczego? Dlatego, że uważano wtedy, że apostoł powinien być pochowany tam, gdzie go posłano. Czyli nie można świętego Jakuba pochować w Jerozolimie, tam, gdzie go ścięto. Trzeba go pochować, co najmniej na Półwyspie Iberyjskim, a najlepiej najbliżej końca świata. Tak? No i tutaj się zaczyna ta cudowna część historii świętego Jakuba. Się pojawiają jego dwaj uczniowie, Teodor i Atanazy. Mówi się, że biorą ciało świętego, transportują najbliższego portu, to jest port w Jaffie. Tam wkładają ciało do łodzi, którą znajdują i nagle pojawia się anioł. Albo paru aniołów. No się mówi, że ta łódź, która nie miała steru ani żagla w ogóle, tak, prowadzona ręką anielską, zaledwie w ciągu 7 dni przepływa Morze Śródziemne i Ocean Atlantycki i przybywa ku wybrzeżom Galicji. W ogóle jak Państwo spojrzą tutaj na ścianę skarbca katedry, to proszę zobaczyć, jest scena przewiezienia z dwóch morzem. Ona się nazywa translacją. Widać jednego świętego Jakuba w łódce i takich dwóch panów. To jest Teodor i Atanazy, czy jego uczniowie. Bardzo ważna scena, zaraz jeszcze o nim powiem. I teraz, tutaj wylądują Teodor i Atanazy z ciałem świętego Jakuba, no i po długich perypetiach dadzą radę pochować świętego Jakuba na miejscu obecnej katedry i po swojej śmierci z nim zostaną pochowani. Potem będzie długo nic, dlatego że grób zostanie zapomniany i dopiero dochodzimy do roku 813 albo 14 i się mówi, że na tym miejscu znajdował się tylko stary, zapomniany rzymski cmentarz, przy którym mieszkał mnich pustelnik i on pewnej nocy zobaczy dziwne światła, dziwne spadające gwiazdy i usłyszy kantyki anielskie. I teraz zawoła biskupa swojego diecezjalnego, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. Biskup przyjdzie i po 3 dniach postu odkryje szczątki świętego Jakuba i jego dwóch uczniów Teodora i Atanazego. Tak? I tak by się jest próbował prawie. Zabrał. I tak by się zaczęły współczesne pielgrzymki do Santiago. I teraz jak Państwo popatrzą na fontannę, to co obiecałam,
To jest super skrót historii. Mamy tak, kobietę na niej, która trzyma, to jest wiara albo miasto, tak? Trzyma w ręku gwiazdę, bo gwiazda pokazała, gdzie jest grób świętego Jakuba. Zasiada na urnie, na marmurowej urnie, ponieważ w takiej urnie pierwotnie znaleziono szczątki świętego, jest przewożona przez 4 konie morskie i to jest ta aluzja do tej podróży morskiej świętego Jakuba. I mamy tak, muszle od pielgrzyma, tak? Mamy gwiazdę, chyba od zasiadającego na stolicy apostolskiej i mamy, proszę Państwa, krzyż w kształcie miecza, który można sobie skojarzyć z rycerzem, tak? Bo on też się wiąże z rycerzami zakonu świętego Jakuba. Dobra, proszę Państwa, idziemy tak. Pod ołtarzem głównym, jest grób świętego Jakuba i jego dwóch uczniów, Teodora i Atanazego. Jak będziemy wchodzić, uwaga, uwaga, bo Państwo, nie, Państwo go ominą, ja się założę, Państwo go wchodzimy na dół i tam po lewej stronie mała srebrna urna, ona jest mała, tam są 3 osoby pochowane, znaczy szczątki, tak, jak Państwo oczekują czegoś wielkiego, mała srebrna urna z gwiazdą na górze, to jest grób świętego Jakuba. Natomiast potem, jak będziemy wchodzić do góry, do ołtarza głównego, tam będziemy obejmować figurę świętego Jakuba, która będzie do nas tyłem, czyli się go obłapia od tyłu. Od razu Państwu mówię, dlaczego się obejmuje figurę. Pierwszy ten wierzchnik był w tym był bardzo trudny, był zarezerwowany tylko dla króla, biskupa i tak dalej. Więc również normalnie, że tak powiem, ludzie nie mogli sobie wejść do grobu, tak, tak zwykle, tak? To w roku 1211 wystawia się figurę, którą będziemy obejmować, która początkowo w ogóle będzie niżej, będzie dotykać grobu. Stąd będzie taką relikwią trzeciego stopnia, tak? Czyli jak nie możemy dotknąć grobu, to możemy dotknąć czegoś, co dotyka grobu, tak? I stąd jest objęcie świętego Jakuba, zwyczaj od XIII wieku, od początku XIII wieku do tej pory, tak? Czyli wszyscy mają jasność. Schodzimy na dół, srebrna urna po lewej. Wchodzimy na górę, święty Jakub do nas odwrócony plecami, po lewej go obejmujemy. Ja będę pierwsza i żeby Państwo wiedzieli, że tak powiem, co robić. Tak. Szczątki Jakuba i jego uczniów. No. Znak miłości jest bardzo wyśmiewany. Jeżeli coś jest do brania, to można sobie wziąć, a to nie jest jest przewodnik po polsku, jest na pewno po polsku, jest po katedrze przewodnik, tutaj w sklepie katedralnym. Nie pójdzie. Będziemy przechodzić przez sklep, tylko nie będziemy się zatrzymywać, żebyśmy się iść na przykład. Mogę już potem zazwyczaj zaszczyć.
bardzo proszę. Halo. Halo. Nie, ale nie słychać, bo na końcu nie słychać, co pani mówi. Tak, w ogóle szukałam się. Ale pani zaraz. To dobrze. Metalowy pająk w kopule katedry, tak? I w środku będzie, będą zamontowane kołowrotki. I w tej chwili nie ma, bo one są w remoncie. To jest wszystko mechanizm z wieku XVI. Z tych kołowrotków będzie się zwieszać sznur, tak? Z niego kadzielnica i potem sznur będzie zawiązany za tamtą kolumnę. I teraz jak się zapuszcza kadzielnicę? Uwaga, kadzielnicę można zapuścić tylko w czasie mszy świętej, pod koniec i liturgicznie to się odbywa 13 razy w roku, tak? Najważniejsze święto kościelne. Teraz jak to wygląda? Przychodzi 8 specjalnych panów, oni odwiązują sznur, przechodzą ostrożnie na środek ołtarza, opuszcza się kadzielnicę, tak? Tam się wkłada się 20 kg kadzidła i węgli, razem to waży 80 kg. Kadzielnica mi sięga gdzieś do ramienia, tak? Ona ma 1,50 m. I teraz jak to wygląda? Panowie, jeden musi dać impuls, a reszta ciągnie za sznur, tak? I wtedy kadzielnica zaczyna latać po katedrze, uwaga, zawsze tak jak pokazuje, czyli zawsze w tą stronę, nigdy w tamtą, by brąknęła w ołtarz, tak? Logicznie. Prędkość maksymalna to 68 km na godzinę. Jak panowie przesadzą, to potrafi stuknąć w sufit, bo kadzielnica dolatuje do sufitu, tak? Ona nie majta się tak, tylko jest takie prawdziwe zapuszczanie. Kadzielnica, proszę Państwa, w swojej historii zerwała się tylko 3 razy, nigdy nikogo nie zabiła, zawsze wylatywała przez drzwi albo przez okno. I Państwo zobaczą obecny obiekt, który jest z wieku XIX, jest w muzeum. Natomiast mechanizm jest w remoncie, no i czekamy, aż skończy się remont, bo to poważna sprawa, tak żeby dalej, żeby znowu nie spadł. Dobra, proszę Państwa, idziemy przed ołtarz. Zapraszam. Zapraszam Państwa przed ołtarz główny. Zapraszam Państwa przed ołtarz główny. Ja bardzo proszę, żeby tak. Mogą Państwo, mogą tutaj zaczynać przed Panem, mogą Państwo przeszło od tutaj, by nie skupiać się w jednym miejscu, to zawsze, tak jak mówię, było przejście. Tak, po prostu. Teraz tak, ołtarz główny, na nim 3 razy przedstawiony ten sam święty Jakub. Idziemy sobie, ołtarz jest baldachimem nad grobem świętego, tak? I teraz idziemy sobie od góry, na górze święty Jakub rycerz, po środku święty Jakub pielgrzym i ten, którego obejmowaliśmy, proszę Państwa, święty Jakub zasiadający na swojej stolicy apostolskiej. Brzmi jak papież i to tak ma być. Dlaczego? W średniowieczu była taka teoria, która mówiła, że nie ma jednej stolicy apostolskiej, tylko 3. Tak? I pokazywano na mapie, jak się rozprzestrzenia chrześcijaństwo po świecie. Po środku święty Piotr w Rzymie, pierwsza stolica apostolska. Na skraju wschodnim świata chrześcijańskiego święty Jan w Efezie, to byłaby druga stolica apostolska. I na skraju zachodnim, na końcu świata, święty Jakub w Komposteli, to jest 3. stolica apostolska. Stąd do tej pory nasz arcybiskup może się podpisać oficjalnie jako zasiadający na stolicy apostolskiej. To jak papież i nie dostanie ekskomuniki. Ale proszę Państwa, jesteśmy jak najbliżej Portyku Chwały, tak jak się da. Jesteśmy z drugiej strony tych ogromnych drzwi, które widzieliśmy z placu głównego. Tak? I teraz, co mamy tutaj przed nami? Przede wszystkim autora Portyku Chwały, mistrz Mateusz, który w roku 1188 będzie robił całe to wejście. Mówi się, że on klęcze w stronę ołtarza, pokazuje nas siebie jako architekta, a miejscowi go nazywają, proszę Państwa, świętym od guzów. Czego taka nazwa? Dlatego, że kiedyś przed remontem, jak to jeszcze normalnie się wchodziło tędy, tak, to zwyczaj był taki, że miejscowi przychodzili i
trzy razy swoją głową stukali w głowę mistrza Mateusza, aby nabrać mądrości. Proszę Państwa, jesteśmy w Nowej Niebiańskiej Jeruzalem i to nam pokazuje Baranek Boży. Jak Państwo patrzą przez okrągłe okno, widać, że to jest ewangelistyczna lampa, która ma oświetlać katedrę. Natomiast Państwu pokażę najważniejsze figury z portyku, mimo że nie możemy w tamtej strony wejść, tak? Pokażę Państwu. No to tu patrzymy. I mają Państwo przepięknie widocznych czterech apostołów. Od lewej do prawej mamy świętego Piotra, świętego Pawła, świętego Jakuba i świętego Jana. Teraz proszę zobaczyć, że Jakub się odwraca do swojego brata Jana. Tak? Mhm. Jan patrzy w ziemię, ale mam wrażenie, że ma otwarte uszy, jakby słuchał brata. Tak? I to jest to osiągnięcie mistrza Mateusza najważniejsze. On pierwszy robi rzeźby, które my mamy wrażenie, że na siebie patrzą albo ze sobą rozmawiają. To jest rok 1188 i on jest pierwszy. Tak? Proszę Państwa, będziemy patrzeć, że tak powiem, po kolei, dlatego że tutaj najlepiej widać. Będziemy patrzeć na skos. Natomiast po prawej stronie mamy czterech proroków. Od prawej do lewej Mojżesz, Izajasz, Daniel i Jeremiasz. Patrzymy na trzeciego z prawej, to jest Daniel i on się uśmiecha, taki bez brody. I teraz, skąd jest, to jest pierwszy uśmiech w ogóle przedstawiony w sztuce zachodniej, tak? Nikt przed mistrzem Mateuszem nie przedstawił uśmiechu. I teraz, skąd jest uśmiech? Według teologów prorok Daniel się uśmiecha, ponieważ on prorokował, że przyjdzie Zbawiciel, przyszedł, no to on się uśmiecha. Natomiast, proszę Państwa, według miejscowych, prorok Daniel się uśmiecha, bo patrzy naprzeciwko, a naprzeciwko niego, twarzą do nas, ja to nie widzę, bo jestem przy kolumnie, natomiast Państwo widzą dokładnie, jest piękna kobieta, królowa Saby. Widać albo stamtąd, albo stąd, tak? Widać? Widać kobietę, do nas twarzą jest, naprzeciwko. No i oczywiście zawsze złośliwie tutaj mówili, że prorok Daniel się uśmiecha, bo patrzy na biust. Stąd ten uśmiech, ale skąd ja Państwu, dlaczego Państwu taką głupią legendę opowiadam? Państwo się zorientowali, na czym polega geniusz mistrza Mateusza. Pierwsza osoba, która jest w stanie sprawić, że my mamy wrażenie, że rzeźby są żywe, tak? Bo mamy wrażenie, że na siebie patrzą. Stąd żywe osoby, sławne osoby, tak? Bo to są prorocy i apostołowie, więc oczywiście na ich temat będą plotki. Kto na nią patrzy, po co on patrzy. Wiadomo, na pewno na biust. Tak? Także proszę powymieniać, popatrzeć sobie tam. I królowa Saby jest bardzo dobrze widoczna z tamtego roku. Ona jest nawet stąd, jest stąd na wtedy. Tak, zrobimy tylko jedną rzecz. Ja Państwu tutaj tylko Państwu pokażę kaplice religijne, są piękne i one są bardzo piękne, żeby Państwo nie zobaczyli. Zapraszam. 132 relikwie. O! 132. Wszystkich nie znam, ale od razu mówię. No tak, myślę, że z całego świata. Dobra. Państwa, więc tak, jesteśmy w kaplicy relikwii i kaplicy królewskiej. I teraz najważniejsza relikwia, najbardziej kontrowersyjna, to jest, bo Pani jedna pytała mnie o ile świętych Jakubów. Oczywiście jest dwóch apostołów, nasz jest starszy, ale proszę Państwa, jest jeszcze apostoł święty Jakub młodszy. I tutaj miejscowi twierdzą, że w tym przepięknym relikwiarzu z XIV wieku znajduje się głowa świętego Jakuba młodszego apostoła. Proszę nie robić zdjęć, bo tu nie można niestety. Przepraszam. Historia jest taka, że od razu mówię, że to jest bardzo wątpliwe. Natomiast oni twierdzą, że owszem. I tutaj relikwiarze, jak wychodzą w procesji, albo na przykład jak jest procesja i wychodzi w Boże Ciało, tam jak będziemy wychodzić, to tam jest taka ogromna monstrancja, to one zawsze wychodzą w tej pięknej lektyce. Tak? Czyli tu są relikwie, które przechowuje katedra, wszystkie oprócz relikwii świętego Jakuba, tak? Które są pod ołtarzem głównym. Natomiast również tutaj jesteśmy w kaplicy królewskiej, tu mamy pochowanych dwóch królów, którzy byli odpowiedzialni za budowę katedry obecnej, Ferdynand II i Alfons VIII. Nie przebiję się do Pani. Proszę, nie mogę. Dalej. Nie mogę użyć. Por favor, dame silencio. Silencio, por favor. Absolutnie.
został w sklepie. Nic nie kupujemy. Potem będą Państwo na dłoni przy świętej. Państwa w ogóle odprowadzę najlepiej w tym przy świętej. Natomiast bardzo Państwo nie wystawali w sklepie. To jest zmieszane na prawo. Zmieszane na prawo. Wychodzimy przez sklep katedralny. Teraz tylko. Wychodzimy przez sklep katedralny. To jest tutaj. Nie wiem, czy to się Państwo